Radom uczestniczył w dorocznym Forum Rozwoju Mazowsza, które odbywało się w Warszawie. Tegoroczna dwudniowa edycja to 10 debat, kilkadziesiąt prezentacji i warsztatów, podczas których swoimi doświadczeniami dzieliło się ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. To jest bardzo dobre miejsce przede wszystkim, żeby promować nasze miasto, pokazywać naszą piękną historię, ale też współczesność i nowoczesność. Pokazywać to, jak Radom przez ostatnie lata się rozwija i jest coraz lepszym miejscem do życia. Ale też w forum uczestniczy wielu ekspertów, panelistów, wymiana doświadczeń, wymiana idei. Chcemy się ciągle udoskonalać, rozwijać, dlatego jest to dobre miejsce na rozmowy, jak i również wymianę doświadczeń z innymi miastami, takimi jak Płock, Warszawa, Ciechanów. Oprócz debat i prezentacji uczestnikom wydarzenia została udostępniona przestrzeń wystawiennicza, współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Na naszym stoisku prezentowaliśmy materiały typowo promocyjne, materiały o mieście, które bardzo często stanowiły zaskoczenie dla odwiedzających nasze stoisko, ale także informacyjne o rozwiązaniach typu smart, które w Radomiu stosujemy, żeby pokazać, że Radom to miasto nowoczesne, miasto, które w niczym nie odstaje od innych tego typu i tej wielkości miast w Polsce. W ramach Forum Rozwoju Mazowsza odbywało się także wiele debat. W dyskusji poświęconej realizacji inwestycji, a w szczególności współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, wziął udział m.in. wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.